Co by nie mówić, rok 2020 był dla rynku smartfonów, mówiąc delikatnie, ukoronowaniem tego, co dzieje się aktualnie w tej branży. Rureczku, intro. Cześć, siemanko, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Nie Antyfan, w nowym subiektywnie, w drugim i ostatnim, na przełomie ostatnich 4 miesięcy, w której to chciałbym podsumować rynek smartfonów i to, co wydarzyło się w roku 2020, a niestety, biorąc pod uwagę inne segmenty branży technologicznej, wydarzyło się stosunkowo niewiele. Wiem, że dla niektórych z Was może być to pierd, może być to bzdet, który nie do końca będzie Was interesować, z drugiej jednak strony mam też wrażenie, że ludzie oglądający ten kanał w jakimś tam stopniu rynkiem smartfonów się interesują. W tym i sam ja, tworzący ten kanał od ponad 20 lat, mający na punkcie telefonów komórkowych. Jak dobrze wiemy, całe to boom związane z wirusem, którego słowa nie możemy wymienić, zaczęło się gdzieś tam na dobre w Polsce w okolicach marca bieżącego roku, choć jak dobrze wiemy, sygnały już za granicę wychodziły bodajże z początku grudnia 2019 i praktycznie cały ten rok związany z tym, co wydarzyło się za granicą już pod koniec grudnia 2019 roku, można określić jako skreślony, nieważne. I tak faktycznie było. Zauważmy proszę, że Samsung w ostatnich latach też nie radził sobie najlepiej, jeżeli chodzi o smartfony flagowe. W sensie, wiecie, ja S10 i wszystkie pochodne S10 uwielbiam, to samo S7, S8 czy S9. No, z Note'em bywało różnie, jednak ten rok pokazał, że nawet taki Samsung może mieć problemy ze sprzedażą swoich stosunkowo dobrych S20. No, jak dobrze wiemy, no, na polskim rynku te smartfony weszły z takim, a nie innym procesorem, trudno, potem to zostało naprawione. No jednak jakiś tam niesmak w naszych polskich sercach pozostał. I prawdę mówiąc, już podczas przygotowywania tych pierwszych recenzji pod koniec pierwszego kwartału 2020 roku byłem świadomy, że ten problem może się trochę rozrosnąć. Tym bardziej, iż mając z tyłu głowy to, że smartfony od wielu lat się nie zmieniają. Owszem, jest mocniejszy procesor, owszem, jest trochę lepszy aparat, zmienia się powoli jakaś tam konstrukcja urządzenia, ale w dalszym ciągu klepane jest dokładnie to samo. Przygotowuję ten materiał celowo w okresie świątecznym, czyli w okresie, w którym to w ramach możliwości zawsze staraliśmy się sporo wydawać na elektronikę, w tym również i smartfony. Nie da się ukryć, że telefon komórkowy stał się taką codziennością, taką normalnością, nieodłącznym elementem każdego z nas. Tak jak wychodzimy z domu, zakładamy buty, zakładamy w zimniejsze dni kurtkę, bierzemy kluczyki do auta, tak teraz bierzemy również swój telefon komórkowy. Tak jak wspomniałem przed chwilą wcześniej, ten początek roku mocno rzutował na cały rok, czyli ten kończący się rok 2020. Wirus namieszał nie tylko mocno w cenach, do których zaraz przejdziemy, ale również i w dostępności, ponieważ siłą rzeczy większość tych fabryk chińskich nie zaczęło wyrabiać się z taką ilością produkcji, jaką część z nas mogłoby oczekiwać. Z drugiej strony nie każdy z nas też miał odpowiednie środki, żeby móc pozwolić sobie na jakiś swój wymarzony zakup smartfona. Dostępność urządzeń jest mocno ograniczona. Doskonałym tego przykładem są zdjęcia, które coraz częściej widzę na Twitterze podczas przykładowo zamówienia jakiegoś iPhone'a ze strony Apple. W momencie, kiedy składano zamówienie na ten telefon, a był to październik 2020 roku, dopiero część zamówień jest dostarczana w grudniu 2020 roku. To też pokazuje, jakie obsuwy pojawiają się u takiego wielkiego producenta, jakim jest firma amerykańska. I teraz możemy się zastanawiać, czy przykład tej niedostępności wynika z tego, że ludzie mają tak dużo pieniędzy, że od tak wydają sobie 5, 6, 7 tysięcy złotych na smartfon, czy jednak z samej dostępności, bo prawdę mówiąc mam wrażenie, że problem wynika z tego drugiego. Większość z nas nie szasta hajsem na lewo i prawo, nie wydaje nie wiadomo jak ogromnych sum na rzeczy opcjonalne, dodatkowe. Ja to mówię z własnego doświadczenia, poza elektroniką staram się być cebulą gdziekolwiek się tylko da. I to będzie doskonale widać w pełnym podsumowaniu za rok 2020 wszystkich firm, które produkują smartfony. Mam też wrażenie, że największą siłą w roku 2020 w dalszym ciągu są smartfony tańsze. Nie mówię, że to muszą być super tanie smartfony po 500-600 zł w postaci Poco M3 niedawno wydanego, ale przede wszystkim skupiamy się tutaj na tych smartfonach ze średniej półki cenowej. Mam tutaj na myśli przedział od 1000 w Polsce, od 1000 do 1600-700 zł, bo w ramach tej ceny jesteśmy w stanie otrzymać praktycznie smartfon, który będzie miał wszystko to, czego możesz oczekiwać od
swojego telefonu komórkowego, poczynając na przyzwoitym, a raczej nawet już dobrym aparacie, dobrej baterii, dobrej jakości wykonania, uwielbianych przez wszystkich ekranach AMOLEDowych i wiele, wiele więcej. Dlatego w tym roku najprawdopodobniej żniwa będą zbierane przez takich producentów jak Xiaomi, które już dobrze wiemy jest już numerem 1, jeżeli chodzi o Polskę, Realme i wszystkie inne firmy, które oferują smartfony przy stosunkowo niskiej marży. Więc z jednej strony być może w roku 2020 firmy też będą musiały lekko się, w cudzysłowie mówiąc, przebranżowić, aby zamiast skupiać się na wysokich marżach za smartfony, to raczej skupić się na niższych marżach, ale zwiększonej ilości sprzedaży. No to już w zależności od firmy, to już będzie zależne, czy bardziej będzie im się opłacać sprzedawać znacznie mniej smartfonów, ale z wyższą marżą, czy jednak będą się skupiać na sprzedaży smartfonów z małą marżą, ale znacznej większej ilości. No to już jest wszystko zależne od danego producenta. Jak widzimy, Xiaomi wychodzi na prostą właśnie poprzez ten drugi model, choć tak jak wiemy, Apple bardziej chyba się skupia na tym pierwszym. Mocno w tym roku namieszała także technologia 5G. Ja nie mówię, że to jest złe, choć wiadomo, są zwolennicy, jak i przeciwnicy. W Polsce mam wrażenie, że 5G bardziej jest marketingowo sprzedawane, aniżeli faktycznie mamy tę różnicę w postaci prędkości i przejścia z LTE łamane na 4G na 5G. Ja może powiem z własnego doświadczenia jako osoba pracująca swojego czasu u jednego z operatorów telefonii komórkowej. Smartfony przechodząc z technologii 3G na LTE w początkowych latach nie osiągały takiej prędkości, jaka powinna w praktyce być przy technologii LTE. Mimo iż ikonka w smartfonie pojawiała się LTE, tak często prędkości były na podobnym poziomie jak w technologii 3G. I mam też wrażenie, że podobnie może być w tym roku. Super, technologia 5G, jednak do takiej technologii 5G, do takiej przepustowości, jaką mają chociażby Amerykanie, jeszcze nam sporo brakuje. Mało tego, implementacja technologii 5G swoje kosztuje. Zauważmy proszę doskonale po każdym lepszym smartfonie flagowym, który był sprzedawany. Samsung, sprzedając swoje modele, musiał zawyżyć cenę smartfona o dodatkowe plus minus 500 zł, aby móc dodać do smartfona dokładnie takiego samego, tylko i wyłącznie modem 5G. Mam wrażenie, że w roku 2020, a nawet w roku 2021 nie do końca będzie miał sens zakup smartfonów 5G, choć te najprawdopodobniej zasypią rynek i już więcej będziemy mieli smartfonów działających w technologii 5G, aniżeli w technologii samej LTE. Są oczywiście odstępstwa od normy, chociażby ostatnio omawiany u mnie na kanale Realme 7 5G, który na ten moment jest najtańszym smartfonem obsługującym tę technologię, a kosztuje 1300 zł. Jednak aby dojść do takiego pułapu, aby każdy smartfon oferował tę technologię w takiej cenie, no jeszcze sporo czasu minie. Niestety rok 2020 wniósł więcej złego, aniżeli dobrego. I podejrzewam, że ten rok odbije się czkawką również w 2021, w której albo to będzie stało w miejscu i będzie wyglądać dokładnie tak jak teraz, albo jakieś tam lekkie zalążki poprawy sytuacji mogą się pojawić. I teraz przechodząc do meritum całego tego materiału i tego filmu, po co ja go przygotowuję. Znacie mnie, że staram się zawsze przygotowywać dla Was jakieś zestawienia smartfonów, które warto kupić do danej kwoty. Tak samo, czy warto kupić telefon XYZ w danym roku. Mam tutaj na myśli przede wszystkim flagowce i eksflagowce. I w tym roku, prawdę mówiąc, można byłoby oferować wszystkie inne smartfony wydane przed rokiem 2020 i podejrzewam, że większość z Was w ogóle by na tym nie straciła, ponieważ telefony wydane w 2019 roku, czy telefony wydane nawet w 2018 roku nie różnią się jakoś znacząco od tych telefonów, tych delikatnych zmian, które nastąpiły w tym roku. Dlatego też, jeżeli bijesz się z myślami, czy warto wymieniać Twój flagowy model z roku 2018 czy 2019 albo mocną średnią półkę na coś z roku 2020, to równie dobrze mogę Ci powiedzieć: poczekaj, spokojnie, nic się złego nie stanie, jeżeli w dalszym ciągu z tym rocznym czy dwuletnim telefonem pozostaniesz. Podsumowując, rok 2020 dla smartfonów był rokiem niesamowicie ciężkim i mam wrażenie, że rok 2021 może być taką czkawką roku 2020. Mówiąc krótko, rok 2020 był ciężki nie tylko dla całej branży technologicznej, nie tylko dla całej branży filmowej, muzycznej, czy również i omawianej dzisiaj branży smartfonowej, ale był rokiem ciężkim przede wszystkim dla nas. I podejrzewam, że rok 2021 wiele zmian z miesiąca na miesiąc pozytywnych nie wprowadzi. Prawdę mówiąc, jeżeli nie musisz, nie wymieniaj swojego obecnego smartfona
odczekaj chwilę, poczekaj, choć wiadomo, jeżeli telefon Ci został skradziony, jeżeli telefon przestał działać, zepsuł się, uległ jakiejś awarii, a jesteś już po okresie gwarancyjnym, no to wiadomo, bez telefonu komórkowego ciężko żyć. Jednak z perspektywy gadżeciarza, osoby, która chce dzielić się z Wami swoimi doświadczeniami z użytkowania wszelkiego rodzaju sprzętu z segmentu mobilnej technologii, ja mimo wszystko na ten moment odradzam, bo moim zdaniem nie ma sensu. Moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące smartfonów, jakiego smartfona wybrać pod koniec roku, bądź może chcielibyście zasugerować jakiś materiał z danym segmentem, być może nie uwzględniając tylko smartfonów z 2020 roku, mogą być to też również telefony starsze, to śmiało piszcie, moi drodzy, w komentarzach. Tymczasem się żegnam. Ten film najprawdopodobniej pojawi się przed świętami Bożego Narodzenia, dlatego też z tego miejsca chciałbym Wam życzyć zdrowych, pogodnych, radosnych świąt, żeby ten, dzięki Bogu, kończący się rok 2020 nie rzutował za bardzo na Wasze relacje z rodziną podczas świąt czy Wasz humor. Bądźmy dobrej myśli i oczekujmy roku 2021 z uśmiechem na ustach. I cóż, smacznego karpioszka życzę. Pozdrawiam serdecznie.